Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my dzisiaj po długiej, ale to naprawdę długiej przerwie kontynuujemy grę Frater. Jako że stwierdziłem, że wszystkie gry warto byłoby ukończyć, to tą grę nie wypada zostawiać bez żadnego zakończenia, więc tak więc wracam po długiej przerwie. No i zobaczymy jak mi pójdzie. Niedługo nie grałem, mam nadzieję, że mimo wszystko jako tako będę mógł ogarnąć. O kurde, już widzę jakieś problemy. Dobra, zanim jednak będziemy zaczynać je śledzić, to tu mamy jakąś wiadomość do przeczytania, więc zobaczmy o co chodzi. Strzeżcie zamku, w którym diabeł szaleje i duszę do piekła porywa. Żołnierz o nieustraszonym sercu zebrał ludzi i poszedł do lochów szukać zemsty. Moce piekielne pomieszały im zmysły. Śmiałkowie błąkają się teraz po korytarzach, nie mogąc się odnaleźć. Pozostali, którzy nie weszli do lochów, kryją się w krzakach i załomach murów. Modlą się nieszczęśnicy o ratunek. Biada zagubionym, jeżeli żaden śmiałek im nie pomoże. Biada nam wszystkim i naszym duszom. No, to tak pokrótce, taki ciekawy, no bardzo ciekawy, tak, ciekawy, to tak, jeszcze sprawa ten ekwipunku, sprawdźmy tak właściwie jak wygląda nasz ekwipunek. Mam tą broń, ona dawała tak, szybsza regeneracja życia, 8 więcej obrażeń, aha, śmiertelny cios, 1% szans, tak, w sumie, nie wiem w sumie żadnej lepszej alternatywy, ta broń wydaje się być jedną chyba najlepszą możliwą opcją, tak naprawdę. Bo reszta w sumie broni tak średnio zadawała te obrażenia z tego co pamiętam. Oczywiście mamy dużo miksturek leczniczych, mamy też naszego golemka, który jest w ogóle no jest prawie że martwy. To tak, co tu mamy jeszcze? Księga wiedzy to była. To są moje umiejętności. Dobra, a momencik, jak się wchodziło do naszych tych skillów? Nie chcę przypadkiem niczego użyć przez przypadek. A gdzie są nasze skille, no? Momencik. To jest mapa. Moment. No momencik. A, tu na dole widzę. Aha, L. Dziwne, nacisnąłem. Aha, to jest to. A, C. Dobra, już będę wiedział na przyszłość. To tak. Ogólnie rzecz biorąc widzę, że zdobyliśmy poziom, co nie? I też nie wiem, nigdy właśnie zawsze miałem z tym problem do końca, że nie wiem czy właśnie inwestować w tą zręczność, czy bardziej w siłę. Raczej bardziej w zręczność, ponieważ po co mi siła? Siła to jedynie służy po to, żeby na przykład nieść, powiedzmy, ten odrobinkę lepszy pancerz. To jest mi praktycznie mało wiedzy, to w ogóle ewentualnie troszkę w żywotność można byłoby zacząć inwestować, faktycznie. Ale myślę sobie, że chyba ta zręczność tu najbardziej wypada. Zwłaszcza, że tam kilka rzeczy było potrzeba naprawdę dużo zręczności. Mam też nowe umiejętności, dużo do zainwestowania, ale to wynikało też z mojej troszkę niewiedzy, co inwestować. Mam tu dokładnie na myśli o to. Okazuje się, że wszyscy członkowie drużyny w pobliżu bohatera generują sobie życie. Chodzi o takich członków, których spotykam gdzieś po drodze tak naprawdę. Dlatego od razu ten czar traci na wartości tak naprawdę. No i zastanawiałbym się już nad inwestycją w coś jeszcze innego. Tak samo tutaj, na razie bohater częściej zadaje maksymalne obrażenie. No nie wiem, wydaje mi się, że w tej chwili to chyba jest najlepsza opcja tak naprawdę i inwestować tutaj w coś innego to... Więc, ale sam też otrzymuję wzmocnienie ataku, a to jest szybsze, to jest wzmocnienie ataku. Bohater dowodzi brawurą spod członkowie drużyny, czyli znowu będą członkowie drużyny, czyli osoby, które gdzieś tam pobocznie spotkamy. No to takie wiecie, to jest takie, można wtedy to się wymieniać, co nie, ale względnie ciężko mi to jest określić. Tak samo, dobra, na razie to wiecie co, na razie zostawimy może w te inwestowanie we wszystko i po prostu pójdziemy na rzeź. Pójdziemy na rzeź, zobaczymy jak nam pójdzie. No i tak, zastanawiam, to są jakieś... To są miny, co nie? Wiecie co, to są, nie wiem o co chodzi z tymi minami. Ale nie żebym coś mówił, ale one w żaden sposób mi teraz nie zadały nawet odrobinki obrażenia. Dziwne to było, dobra, nieważne. Oczywiście, moment, zobaczmy też czy mapa była jakaś. O, była mapa. To jest mapa. No to jest tak wygląda na razie mapa nasza. Co, musimy dostać się tutaj domyślnie. Właśnie, zobaczmy jeszcze questy, co nie, bo... No właśnie, dziennik. To są nasze zadania, na razie mamy tylko zamek Heres.
Pierwszy obszar twojego działania jest w okolicach zamku Heres Mortus. Opanowali studnie dusz i systematycznie powiększają kontrolowane przez siebie terytorium. Musisz im przeszkodzić i zamknąć studnie dusz. Wyślemy cię za granicę, a potem musisz radzić sobie sam. Dobra, czyli tak wygląda mniej więcej nasza misja, taka ogólna bardzo. To tak, chodź golemku. Pod G się golemka wyczarowało, no idziemy na rzeź. Zobaczymy jak nam... O, dobra, taki refleks troszkę, co nie? Ja już trochę zapomniałem jak to się robi. No, chyba będę musiał troszkę dojść do wprawy takiej, bo już zapomniałem jak to jest strzelać i uciekać. To jest taka taktyka typowa. Dobra. Mamy healera. O, fuck, healera, ale jakiego dobrego healera. Auć. Ja cię kręcę. Coś czuję, że to będzie masakra, a nie gra. Ło, kurde, jak się wyleczyć? Ale chyba, że golem rozwali sprawę. Dobra, żartowałem z tym. Daj mi spokój. O kurde, zmęczyłem się. Nie, to nie jest healer, tylko to jest po prostu ten, co strzela. Ja oczywiście jako... Wiedziałem, że to głupi pomysł. Dobra, czyli krótko mówiąc sprawy, czy chcę załadować zostanie tak. Dobra, czyli ogólnie rzecz biorąc, to był taki, można powiedzieć, bardzo testowy system. Pod H, jakby co pod H, jest użycie szybko miksturki. Zobaczmy jeszcze ekwipunek nasz. No, miksturek mam dużo, jestem ciekaw ile one tak właściwie kosztowały. Mam trochę złota, ale raczej jestem osobą oszczędną. No dobra, trudno, spróbujmy pokonać ich mimo wszystko. Jeszcze raz, czyli tak, G. No i lecimy teraz znowu na rzeź, co nie? Tutaj w krzakach się czają, to już wiemy. Okej, okay, to już tutaj oczywiście staram się tu wszystkich jak najbardziej, jak największym... Oczywiście save'niemy. Dobra. No i teraz właśnie zbliżamy się do panów strzelniczych, panów strzał... O kurczę, przybliżyłem i... No nie o to mi chodziło. Cholera jasna. Przybliżyłem ekran, nie wiem jak oddalić teraz. No nie do czekania. No oddal to, człowieku. Dlaczego jest tylko przybliż, a oddal to... A, dobra, jest oddal. Uff, udało się. No dobra, panie geniuszu. A pamiętam, że tu jeszcze wytrzymałość było. O, to mnie bardzo irytowała ta wytrzymałość. Gdzie ta wytrzymałość jest, bo jestem ślepy w tym momencie. Kondycja? A, nacisnąłem, żeby chyba... A, kapsulka... Nie, co nacisnąłem? Dlaczego ona... Dlaczego muszę przytrzymać... Tak zwany kontrol, żeby ona biegała. Coś musiałem ustalić za ten. No co jest grane? No, kobieto. No dobra, mam, udało się. Pod R była taka blokada. Nie wiem, czy to nie za duże wyzwanie, jak na mojego golemka. Kurde, jak mnie zjechali! Wiem, jak ja jestem... Widzicie, nie grałem przez chwilę i już mam problemy. A nie grałem raptem chwilę przecież. Znaczy, no, miałem przerwę trochę długaśną, ale... Widzicie, jak człowiek robi sobie przerwę i od razu nie umie grać? Jak to jest właśnie niefartownie? O kurde, jaki ten... Po prostu trafić go tu, to chyba będzie jakaś rzeź. Ja cię kręcę, udało nam się go pokonać. Ale coś czuję, że naprawdę będę musiał tutaj takiej wprawy nabrać. Ewentualnie zmienić sobie broń na jakąś większą obszarówkę. Wiecie co, idziemy do... Dobra, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o takie krótkie wejście w tą dzielnię. Dobra, bo na razie bardzo wolno mi idzie te odkrywanie, ale to dlatego, że muszę się znowu wprawić w rytm zabijania. Natomiast tu widzę, że chyba jakieś nowe newsy doszły. Zapiszemy się i zobaczymy, co chcą od nas. Dawno temu słyszałem historię o księdze, która jest kluczem do twierdzy. Nie wiem, czy to prawda, ale znałem człowieka, który wykonał takie magiczne przedmioty. Murberg, bo o nim mówię, był wielkim magiem. Zginął jednak, kiedy jeden z jego uczniów niechcący wymówił zakazane zaklęcie w niestosownym momencie. Murberg gromadził moc przed kolejnym eksperymentem i właśnie wtedy zaklęcie obróciło w pył całą jego pracownię.
Gdzie nie, gdzie można jeszcze znaleźć wykonane przez niego przedmioty. Są to prawdziwe białe kruki. Jak będziesz miał taką księgę, to przynieś mi ją. Czyli krótko mówiąc, dostaliśmy questika. Dostaliśmy prawdopodobnie questa. To jest jedna rzecz. Tak, miksturki 100 kosztują, że what the what? Przecież to jest drogi dog biznes, no man. Dobra, nie kłóć się. Zobaczmy, co tak właściwie możemy sprzedać, co nie? Widzę, że możemy troszkę tu rzeczy posprzedawać, bo to wszystko jest z tego, co się wiem, chyba słabsze, co nie? Ja wiem, że to na przykład ma większą odległość, na przykład strzela. To strzela na większą odległość na przykład. Ale względnie jest bardzo słabe, albo na przykład taki patek. To w ogóle nawet to nie ma, chyba nie ma tutaj co komentować sytuacji. Naprawdę to jest słabe i już. Słabe, słabe, prymitywny łuk. No dobra, wiecie co, może prymitywny łuk jeden sobie zostawię. Tak wiecie, w razie czego. I to sobie właśnie zostawię jeszcze. A to... to sobie zostawię, czy to zostawić? Nie wiem, to zaraz ten, to na pewno sprzedamy. Dobra, właściwie mogę sobie zostawić parę rzeczy. To sobie zostawię. Natomiast to są zaklęcia, które i tak nie będziemy, w które i tak nie będziemy inwestować, więc je też sprzedajemy. Miksturki, czy mana jest mi do czegoś potrzebna? Tak, wydaje mi się, że nie. Dlatego posprzedaję część, ale część sobie też zostawię. Zostawię, na razie manę staram się... A dobra, się trochę posprzedaję, po co mi? Mana nigdy nie była mi potrzebna, więc pewnie nie będzie, ale nie chcę zapeszać, więc ją trochę sobie zostawię. To sobie tak jakoś ładnie rozplanuję miksturki, o, może być. No i teraz tak, to było u niego, teraz chodźmy tutaj, muszę trochę pochodzić, muszę się troszkę znowu w ten rytm wbić. Tu były zbroje, nigdy... To u niego nie ma co kupować. To jest osoba, do której nie będziemy chodzić raczej. To tak, jeszcze może porozmawiam z tym panem na środku, bo on coś chce mi powiedzieć ważnego. Zamek Helles Mortus to stara twierdza, o której mówią, że diabeł przykrył ją ogonem. Kiedyś działy się tam straszne rzeczy, teraz jakby znikła z map. Zwykły podróżnik nie trafi do niej nigdy. W podziemiach tej warowni jest studnia dusz, pierwsza jaką przyjdzie ci zamknąć. Brzmi bardzo interesująco, czyżby moje ekwipunki... Tak, mamy... Nie, dobra, w sumie mamy na dwa questy, czyli tą księgę, którą musimy zdobyć, no i to coś tam. Tak, ten ziomek sprzedawał łuki. Dobra, zobaczmy jak u niego wygląda sprawa. 100, następny poziom. 100, żeby mieć jakiś lepszy, zajebisty łuk. Naprawdę, naprawdę... O cholera, to wymaga na jak siły. No, tego się nie spodziewałem. Czyli widzicie, siłę w jakiś sposób też można byłoby zacząć inwestować, żeby na przykład używać kusz. Chociaż w tym przypadku jest potrzebna tylko zręczność. A zobaczcie, jakie to są broni. To nie są przelewki, to są naprawdę fajne bronie. I to tak jakby sugeruje mi, że cały czas powinien inwestować tylko i wyłącznie w zręczność, ponieważ tylko dzięki tej zręczności będę mógł kupić tak fajne bronie. Fakt, to jest jakiś wiele większy poziom niż aktualnie ja posiadam. Aktualnie z tych broni, które ewentualnie mógłbym kupić, to są... Ten to w ogóle jest jakiś nowoczesny, zobaczcie, wzmacniający pistolet źródła. 9-19 do punktów życia, obrażenia, 1-4. No dobra, ale one wszystkie są jakieś takie słabe, co nie? Zauważyliście? A to co, jakiś miotacz, weź, 13 na 22 obrażenia, to przecież zniszczenie, rzeź. Jakieś takie słabe rzeczy mam wrażenie. O, zapomniałem, że mam drugi zestaw broni, ciekawe jak się przeskakiwało. Jak się przeskakiwało pomiędzy jednym zestawem a drugim. O, to jest dobra broń w sumie, taka stabilna. Zaraz to obczaję. Obczajem, jak się przeskakiwało pomiędzy jednym zestawem a drugim. O, właśnie zapałem, dobra. Chodźmy zobaczyć jeszcze do niego. On dawał tylko pierścienie, co nie? Ale w sumie... No, w sumie to nie byłoby może takie głupie. Dobra, tam kit z tymi wszystkimi ziomkami. Lecimy na rzeź. Aha, dobra. Dobra, teraz żarty się skończyły. To tak, może postrzelam może dla odmiany. Postrzelam sobie troszkę z tej strzelby. Zobaczymy jak ona będzie się sprawdzać. Jak myślicie? Sprawdzi się dobrze, czy sprawdzi się prymitywnie i bardzo źle? No, ciężko mi teraz stwierdzić, określić to ściśle, ale można założyć, że sprawdzi się dobrze. Spróbujmy na nim. Nie za daleko jest. Teraz? Za daleko? Nie wiem, czy przez płot strzeli. O, strzeliłem.
No i teraz, kiedy już jest blisko, warto sobie na przykład zmienić na... O, tym się zmieniało. O, widzicie, to jest jednak o wiele lepsze. Tamtym można ściągać, ale ostatecznie wersja pierwsza się o wiele lepiej sprawdza. Właściwie jak tam mój ex-golemka? Ile on O, kurde, patrzcie, jak mało levelu potrzebuje. To fajnie by było, gdyby nie padł. To wtedy by się zregenerowało jego życie absolutnie. Dobra, wiecie co? To jak będą jakieś osoby takie... O, na tych możemy... Cholera, nie ten przycisk, przepraszam. Dobra, golemku. Lecimy na akcję. Dobra, dasz radę? No, dawaj, weź ich, weź zrób im takie łubu-dub, że po prostu zapamiętają cię. Bardzo dobrze, jestem z ciebie dumny. Tutaj masz drugiego, chodź. Golemku, kici, kici, kici. Dawaj, zrób im takie łubu-dub, że po prostu zapamiętają cię. No, dawaj, golemku, golemku, bo ty musisz exp pić. Exp, golemku! Bardzo dobrze, jestem z ciebie dumny. Może będą z ciebie jeszcze ludzie. O kurde, co tu się dzieje? Czy ja znowu coś nacisnąłem? Aha, zapominam, że pod tabem jest, mapa. Dobra. Dobra, rozwalmy to wszystko. O cholera, co tam się dzieje? Masakra jakaś, rzeź. Masakra i rzeź, mamy troszkę wskrzeszuj... O kurde, zaraz, golemku, atak! Bardzo dobrze. Jak tak dalej pójdzie, to może zdobędziesz ten level, zanim padniesz martwy. Zobaczmy, jak ci idzie zdobywanie levelu. To jest pod C. Ła, jak bliziutko. To dasz radę. Dasz radę. Naprawdę ci mało życia brakuje. Znaczy mało expa. Natomiast teraz zastanawiam się nad pójściem w tamten róg. Ja jestem słaby, ale... Nie wiem. Jak nie będą mieli strzelających, to wydaje się sprawa dosyć prosta, co nie? Polemek? Bardzo dobry. Wydaje się sprawa bardzo prosta, jak nie będą mieli żadnych strzelających personów. A widzę, że chyba jest... O, golemku, jestem z ciebie dumny, zbiłeś na kolejny level, chodź, zainwestujemy coś u ciebie. Czyli co? Co wolisz? Żywotność czy mega super siła? Nie, teraz chyba trochę więcej żywotność, co nie? Bo ty za szybko nam padasz, więc trochę żywotności się teraz ostatnio przyda. A, gonią mnie! Patrzcie, jak strategicznie. Golemku, spadaj stamtąd! Niech, to chyba go zadał cios. Mamy tego, jak mu tam? Strzel... Gościa strzelającego, dobra. Próbujemy go... Czyli kurczę, dwóch strzelniczych mamy. A tak poza tym to spokój się wydaje. Co nie? Jaka strategia? He? Dobra, został jeden zwykły i dwóch strzelających. Kurde, unikać ich ciosów to naprawdę wyzwanie. Dobrze, golemku. Kurde, co to po prostu masakra z nich tutaj. Co nie, golemku? No już cię tak zranili, a ty ledwo tu ten, ledwo przyszedłeś, oni już ci tak zjarali. No dobra, na szczęście udało nam się mimo wszystko ich pokonać. W ogóle śmiesznie, śmiesznie. Bardzo dobrze, że jest nieograniczona ilość amunicji, bo gdyby była ograniczona, no to byłaby masakra, a nie gra. Tak wam to tylko powiem. W ogóle jestem ciekaw, czy jako tako koszty na przykład moich wydatków się zwracają. Na przykład, powiedzmy, musiałbym, że miksturka. Ta miksturka by się zwróciła, ale golemek na przykład, samo zwój golemka kosztuje fortunę. No, ale w niego akurat warto inwestować. Dobra, trudno. A czy trudno? Dobrze. Dobra, to tak, ten teren już, ten róg został oczyszczony. Coraz, o, to już nawet dobrze nam pójdzie, to nie? Pomału się przesuwamy. Jeszcze chwila i w ogóle całą grę przejdę, jak tak dalej pójdzie. No oczywiście mi to trochę zajmie, ale wiecie. Nie od razu Rzym zbudowano. A ona hita zdjął wilkołaczka, niestety on go ugryzł troszeczkę. Dobry jest ten mój rewolwer, strzela szybko, tylko... Poczekaj. Ja chyba jakoś się... O, jedna zadziałała. Dobra, akurat to aż tak bardzo nam się przeszkadza. Kurczę, troszkę się zmęczyłem, bo... Aż moje życie się dosyć szybko regeneruje. Co nie zmienia faktu, że dziwne, że... Tylko na niektóre, tylko czasami działa. Ta cała pułapka.
A lepiej to zdjąć, bo jeszcze golem wejdzie na to i kto tam może wiedzieć. Dobra. Dobra, teraz chwilę poczekam sobie, jak mi troszkę zregeneruje się właśnie bieg i tutaj pójdziemy sobie w ten róg może. Tutaj są, o, tu są chyba te takie wredne, co nieco strzelają też. Trochę niedobrze, ale trzeba je pokonać. Ło! Widzę, że tu jest strasznie dużo tych niespodzianek takich w postaci tych panów, co nie? Dobra, teraz tak, tutaj są. No dobra, spróbujemy, co nie, golemku? Może się uda. No już, już, spokój. Kurde. Kurde, próbuję jakoś strategicznie, ale nie wychodzi. Natomiast golemek w ogóle wbił wir walki i mu to nie za dobrze mu to wyszło. Wiecie co? Nie wczytujemy się, bo straciliśmy golemka. Golemku, ty stąd spadaj, ja to załatwię, jak powinien to załatwić. Prawdziwy każdy gos. Czyli odległość. Przede wszystkim. Patrzcie, biorę strzelających na odległość. Taka strategia. Najgorzej, że tam jest chyba ten skrzeszający. Patrzcie, nie strzelają we mnie, bo biorę ich na odległość. Co za ludzie. Znaczy nie, żeby mi to w jakikolwiek sposób przeszkadzało, co nie? O, widzicie? No jak mnie... O kurczę, niestety uciekł. Dobra. Zaraz mi się tu rozprawimy ze wszystkimi, jak tak dalej pójdzie. Ten jest trochę silniejszy. Co nie? Ale spróbujemy. Kurde, a akurat mnie ten ugryzł. On troszkę większy odległości. Kurde, przyzwałem... Kurczę, wszyscy przyjdą przez tego ziomka. W ogóle mu coś zadaje? Jakiekolwiek obrażenie? Naprawdę? Ło, jak emocjonująca walka. To się nazywa właśnie spryt. Szkoda, że nie można chodzić tak na boki. Wiecie, o co mi chodzi. Tak na boki, to wtedy można byłoby tak chodzić i unikać wszystkich pocisków. Dobra, tu mamy jednego wskrzeszającego. Ale tak poza tym to pozbyliśmy się tak zwanych... No właśnie, wskrzeszającego. Jakby go tu załatwić. Na przykład tak. Ha, taka sytuacja. Dobra. Najgorsze co mogło być przed nami zostało właśnie pokonane, to teraz tak, robimy to, wyczarowujemy... Kurde, nie ten przycisk! Wyczarowujemy sobie golemka. I golemek nam tą wkracza do akcji, teoretycznie. No, bardzo elegancko, poszło nam doskonale, golemku, że tak powiem. Fakt, strasznie dużo życia zmarnowałeś. No i w ogóle zachowałeś się beznadziejnie. No ale co zrobić? Jesteś strasznie drogi w utrzymaniu. Ale przyszłościowo w ciebie inwestuję, bo boję się, że gdybym sam miał przechodzić grę, to mógłbym mieć problem, więc przyszłościowo inwestuję w ciebie, golemku. Mam nadzieję, że się jako tako oddzięczysz i zarobisz na siebie. Dobra. Tu jest taki ślepy zaułek, tylko taka górka. No dobra, to zejdźmy na dół. No, jak tak dalej pójdzie, to niedługo cała mapa będzie nasza. Takim tempem to przejdziemy tą grę spokojnie, golemku. Bez problemu. To jakieś 300 odcinków, co najwyżej 300 odcinków nam to zajmie, ale przejdziemy. Zobaczycie. Tra-ta-ta, ale żeśmy tu rozpiernic zrobili. Teraz tak, tam mam jakiegoś zielonego ludka. O Boże, ten to w ogóle jakiś coś tam inhalator wred. No już bardziej to się nie dało, co nie? A tu w krzakach oczywiście czają się wszystkie inne ochyctwa. Albo wiesz co, chodź od frontowego przejścia pójdziemy. Nie ma sensu iść tak atakować ich tak od boku. Kiedy to ciężko, nie wiadomo na kim skupić wzrok, bo tutaj ich tak dużo, co nie? Pójdziemy głównym, frontowym przejściem, podejdziemy do nich od frontu, dobra? Co o tym myślisz, golemku? Dobry pomysł? No, też tak właśnie myślę. Swoją drogą, tu wszystko spędzam. Dobra, to idziemy teraz tu frontową ścieżką.
No właśnie, bo tu jeszcze na mnie wyskoczą wilkołaczki jakieś dodatkowo. No i tu będziemy ich po kolei jakoś zajmować. To są, nie ma strzelniczych, to jest plus. I to są te słabe. To jest trochę mocniejszy. No, golemku, to musisz trochę, też umiejętnie walczymy, ale dobrze nam idzie. Mam nadzieję, że ten pistolet tak szybko nie popsuje. Liczę na to, głęboko. O, kurde, super. O, co to było? Takie jakieś trium. Nie wiem, o co chodziło do końca. O, pogoda się zmieniła. No tu pogoda się regularnie zmienia co jakiś czas. Kurde, niedobrze, niedługo będzie dzień, noc. A wierzcie, jak ja bardzo nie lubię nocy. Nocy jest tak strasznie i przerażająco. Moja zawodniczka pracuje dzień i noc. Bez przerwy, praktycznie. No musiał zadać mu. Na mnie się znęcaj, nie nad moim golemkiem, man. Mój golemek jest zbyt cenny, żeby się nad nim znęcać. On jest taki biedny, zobaczcie tylko na niego. Boże, będę musiał go raz przynajmniej wskrzesić, żeby zdobyć następny poziom, żeby on zdobył. No dobra, co tu jeszcze tak? Co tu teraz, jaka wygląda sytuacja? O, cholera jasna, wygląda na to, że tu już, nie wiem, wszędzie mam wrażenie, że jest jakieś... Chodźmy, wiecie co? Żeby nie komplikować sobie sprawy, chodźmy wzdłuż zamku na razie. Czyli tędy pójdziemy, tu oczyścimy ten róg. No a potem pomyślimy. Chodźcie tu, kici. O, na hita, dobry. No jak nie muszę uciekać tak naprawdę. Tak wiecie co, jak to optymalnie wychodzi, jak nie uciekam. To wtedy on mnie bije, mi się praktycznie nic nie dzieje, a golemek dokończa robotę. O, rybak! Podejdźmy do pana. Dziękuję za ratunek, już nie wierzyłem, że uda mi się przeżyć. Gdzieś tu niedaleko powinien być jeszcze jeden człowiek. I to są właśnie członkowie drużyny, których się zdobywam. Idę do małej góry, zostawiam za sobą czysty teren. On pewnie schował się gdzieś blisko muru, pójdę z tobą. Jak się nie boisz, to chodź. Musisz jednak wiedzieć, że ci, co ze mną idą, to szybko odchodzą. A powiedziała moja, taka groźna. Ja nie odejdę. Wszyscy tak mówią. Dobra, no i właśnie w ten sposób mamy członka drużyny. I on się różni tym, że na przykład gdybyśmy teraz zastosowali ten czar, który, krótko mówiąc, to jest odzyskiwanie właśnie życia przez członków drużyny. Tak swoją drogą, poczekaj, bohater zyskuje moc, dzięki której spowalnia pociski wystrzelone w jego kierunku. To byłoby dobre właściwie. Na tych przeciwniczują. To byłoby dobre właściwie. Co jest potrzebne? To jest zastraszenie i tak drugi. Bohater potrafi unikać ataków skierowanych przeciw sobie? Aha, że potrafi zrobić unik tak zwany. Spowolnienie pocisku. Zobaczmy jeszcze to. No tak, obrażenie zadań przeciw są zwiększane, jeśli w efekcie jego przeciwnik zostanie zabity. Dziwne. Bohater potrafi zadać cios, który zawróci przeciwnika, każe mu walczyć po stronie bohatera. A tam, słabe. Zresztą na krótko działa. Na pierwszy poziomie. Strzał, łaz łuku lub beł w skuszy mogą przebić przeciwnika, uderzyć w następnego wroga. Ale tylko strzała z łuku, a ja niekoniecznie będę strzelać z łuku, co nie? Bohater wie, jak zatruć swoją broń tak, aby zadawała dodatkowe obrażenia przeciwnikom. Prawdopodobnie jest to 5%. To i tak 5% to nie za wiele. Otacza aura jasności, która rozświetla mrok i osłabia ataki mocnych potworów. Wrogowie tracą pewność i nie podchodzą tak chętnie, aby zaatakować bohatera. Szybsze zniechęcenie przeciwnika, prawdopodobieństwo 20%. A widzicie? Bohater poświęca siebie samego, zadaje więcej obrażeń, ale sam też otrzymuje więcej ran. To jak się inwestuje kilka razy w to, to wtedy to jest dobre. Co nie? Jak to ten? Ale właśnie nie wiem, cholera. Dowodzi w brawurę, że członkowie drużyny zadają wrogom więcej obrażeń, ale sami też są bardziej narażeni na atak. Kurde, ciężka decyzja. Ale to spowolnienie pocisków mnie teraz przekonuje. To w sumie... że członkowie drużyny, to w sumie nie, członek drużyny też prędzej czy później padnie. To tak, zainwestujmy i tak to w drugi poziom, bo warto coś mieć, co nie, drugi poziom. I teraz spowolnienie wrogów, przeciwnicy czują bezwolnie strach przed bohaterem, ich ataki są mniej zdecydowane i wolniejsze, co nie. I zastanawiam się właśnie nad tym, że spowolnienie pocisku, bo to mogłoby być dobre właściwie.
Natomiast tutaj bym. Bohater częściej zadaje maksymalne obrażenie. To nie wiem, czy to bym chce nie zostawić, bo co to? Chyba, że jakieś to wzmocnienie ataku, osłabienie obrony. Tylko, że kilkakrotnie, to wtedy to da większy efekt. Dobra, dobra, wiecie co? To jest za dużo myślenia jak na teraz. Zobaczymy, jak nam będzie iść. Wtedy zdecydujemy. Dobra, a teraz do ataku. Ale rzeź robimy teraz, ja cię kręcę, no to teraz już ten, żarty się skończyły, no proszę was, gdzie ja jestem tu? Czy momencik, gdzie ja cię ten zabrałem? Tu cię zabrałem, co nie stąd? Aha, bo to jest tak, to tak wzdłuż mur leci, no dobra. O, ale widzieliście go elegancko jak ten, jakim żeś zrobiliśmy? Dobra, chodźmy bardziej tu, to tak, tu byłem. Tu byłem? O, ciekawe. Może i tu byłem. Dobra, to co, podchodzimy. Wow, surprise'ik. Cały czas mnie tak jakoś odruchował. Dobra, tu widzę jakichś silnych ziomeczków, więc do nich podejdziemy. Dobra, to chodźmy. Zmienię się na broń bardziej daleką. Wiecie co? Tu by się przydała właśnie spowolnienie tych. Wow, jak się szybko mnie załatwili. Ja cię kręcę, jaka rzeź. Twój bohater zginął, czy chcesz załadować? Tak. Dobra, no i teraz dopiero, właśnie teraz dopiero myślę sobie to. Bo przez powolnienie pocisku, mod dzięki to jest powalnia pocisku z jakiego kierunku. Myślę, że to będzie dobre, więc raz. Wymaganie na poziomie, poziom bohatera 12, naprawdę. O Boże, debilu, chodź tu. No coś ty zrobił, naprawdę. Weź ten, weź wczytaj grę. Jeszcze raz, chodźcie tu, bo widzę, że się nie możecie powstrzymać, żeby zaatakować kogoś. Naprawdę, aż taki, dobra. Dobra, nie szkodzi. Ale dobra, spowolnienie pocisku. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Uwaga. Zapisałem. Mogłem zapisać się na dłuższy i dopiero wtedy zainwestować. No ale dobra, już trudno. O, to będziemy na tych odległość lecieć. Ło, wow, kurde, ale obrażenie mi zadali. Dziwne, że to dobrze ci poszło, stary, wiesz? Jak ty się tak właśnie miewasz? No i patrzcie, teraz bym mógł go wyleczyć tak naprawdę. Ciekawa opcja. Wiecie co? Zastanawiam się w sumie nad tym też. Poczekaj. Wiecie co? Zapiszę sobie na taki dłuższy save, na przykład nowy zapis, ciężki wybór, powiedzmy. No, tak trochę dziwnie, bo kapsloka miałem włączonego, nieważne. Zapisałem się i teraz tak. Zainwestuję, no tak tylko zobaczę. Ile to potrzeba? To jest tak. Bohater jest członkowie drużyny otrzymują. No wiem, to dobra. Wszyscy członkowie drużyny w pobliżu bohatera generują swoje życie. No właśnie. Tak, zapisałem się teraz. Zapisałem się teraz domyślnie. Jeszcze raz trzaśniemy save. Daj to. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. Chodź tu, podejdź tu. Patrzcie, leczy się! Ale w numer. Pokaż, weź, jak będziesz tak biegać, Kowalski, to wiesz, że ci to nic nie da? Tak, uciekaj ode mnie! Wiesz, że musisz być bardzo blisko mnie, żeby regenerować swoje życie. Tak! Ja pieprzę, co za po prostu ziomek! No takim sposobem nie podleczysz się, naprawdę. Albo stoisz przy mnie, dlaczego ja nie widzę jego życia? Dobra, chodź zobaczymy, jak w akcji to wygląda. Ile już podleczył się. Pewnie niewiele znajdzie życie. Nie wiem, zaatakujmy pierwszego lepszego ziomeczka. Ale spoko czar, tak właściwie. Dlaczego ja nie widzę jego życia tak właściwie? To mnie bardzo irytuje. O, zaraz zginę. Dlaczego jego życia nie widzę? Jeju, jak mnie to denerwuje, takie drobiazgi mnie tak szlak trafiają, że po prostu... Dlaczego jego życie nie widzę? Czy to tak ciężko, jedna mała sprawa, jego życie, dlaczego nie widzę jego życia teraz? Jak zrobić jakiś podgląd? O, dobra, fuck, już wiem jak zrobić podgląd. Coś się zmieniło po prostu, momencik. O, tak sobie ustawię. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy. Zobaczmy, jak szybko ten... No stój, błagam cię, ziom! Regeneruje. No ale jak on będzie tak biegać...
Dobra, nie ma to sensu, nie ma to sensu. Za wolno się regeneruje, a jak on będzie biegać tak jakby piany, to... No nie ma sensu, nie ma sensu. Golemkiem, z golemkiem sobie jakoś będziemy musieli poradzić sami. Poczekaj, spędrujmy jeszcze te krzaki, bo tu pewnie właśnie czają się takie oto dzikuski. No dobra, w tym przypadku krzaki tutaj są czyste. No dobra, to podejdźmy tam, gdzie mieliśmy walczyć, tylko... Inteligentnie tutaj po prostu... O, mikstura lecznicza, to się przyda. O, zwój regeneracji Nefarka, nie o to mi chodziło, ale okej. Tych na odległość można łatwo brać. Bardzo ich na odległość można brać. Niby strzelają, ale ja ich prędzej załatwię niż oni mnie. Dobra, do tych normalnie już podejdziemy. Tu będzie też dużo walki, więc muszę być przygotowany. W ogóle zregeneruję sobie troszkę chód, bo... Jestem troszkę zmęczony. Albo wiecie co jeszcze? Albo nie, bo jako że już całkiem sporo gram, to w tym akcencie ogólnie rzecz biorąc zakończymy. Jak widzicie, mamy jednego towarzysza, którego nie pamiętam jak się nazywa, a nie ma chyba żadnego podglądu na niego. Mamy golemka, tak sobie, co nie, jesteśmy super. Mamy super taktykę, jakoś żyjemy, już wróciłem do normy. Tak właśnie prezentował się 13 odcinek z gry Frater. Myśleliście, że nie będę kontynuować tej serii? A tu taka niespodzianka. Tak więc zapraszam Was do oglądania kolejnych części, a póki co życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wszystkim!